Loża radiowa. A w naszym studiu jest już pierwszy gość, Wanda Sobiborowicz, prezes Opolskich Struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, przedwczoraj byliście w Warszawie na spotkaniu na Powiślu z prezesem Broniarzem. O czym rozmawialiście? Ja nie byłam. A pani, pani nie była? Nie. No ale zapewne wie pani, jakie były ustalenia na tym spotkaniu. Na Powiślu? To znaczy, ja rozumiem, że, 30, że jest mowa o 31 stycznia, tak? 2017 roku. Spotkanie w zarządzie głównym. To jeszcze wcześniej. Czyli wtorek. Mhm. To ja nie wiem. Spotkanie w zarządzie głównym dotyczącym przygotowań do referendum. A no właśnie, to 31 stycznia takie spotkanie odbyło się na Powiślu, jak pan redaktor wspomniał, na wniosek czy z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum dotyczącego reformy oświaty. Spotkało się kierownictwo naszego związku z przedstawicielami rodziców, partii politycznych, organizacji pozarządowych, tych wszystkich, którzy zdają sobie sprawę, że wprowadzana reforma przez Ministerstwo Edukacji nie jest dobrą zmianą. I jakie wyniki tego spotkania? No zostało powołane krajowy sztab referendalny. W tej chwili odbywają się spotkania i powoływania takich sztabów na poziomie regionalnym, województw. Takie spotkanie odbyło się w dniu wczorajszym w siedzibie Zarządu Okręgu Opolskiego, gdzie również ten sztab został powołany. Przybyli przedstawiciele partii politycznych, organizacji związkowych, którzy się zgłosili. Jest jeszcze jakby ten sztab jest otwarty, mogą inne organizacje również się zgłaszać. Mówi pani ZNP i partie polityczne. Które partie się włączają w przygotowanie? Partie polityczne opozycyjne. No bo wiadomo, że rządząca partia PiS nie przystąpiła i nie przystąpi. Nie spotykamy się, nie rozmawiamy w tym sensie, że nie zapraszamy się wzajemnie zresztą, ponieważ nie ma dialogu, jak rozumiem. Nie ma dialogu. Związek Nauczycielstwa Polskiego od początku pomysłu tak ogromnej zmiany w naszym systemie edukacji zaproponowanym przez panią minister wyrażaliśmy negatywną opinię. Przeprowadziliśmy wiele protestów, manifestacji i pikiet. Trudno się dziwić, że strona rządowa jakby tutaj nie przystępuje, ponieważ PiS założył w programie wyborczym likwidację gimnazjów. Czy wtedy już proponowane były i były zamierzone? Możemy podejrzewać, że tak, głębokie zmiany w systemie edukacji i jakby od tego nie odstępuje, a więc trudno, ażeby zgadzali się tutaj z nami, że to referendum, a właściwie są przeciwni. Pani minister wyraźnie mówi, że jest przeciwna temu ogólnokrajowemu referendum w sprawie edukacji. Jaka tu będzie chronologia? Zaczyna się zbierać podpisy, tak? Tak, zaczynamy zbierać podpisy. Będziemy się spotykać i cyklicznie i omawiać, zobaczymy, jak idzie ta zbiórka podpisów i czy rzeczywiście społeczeństwo, jak podają niektóre statystyki, że ponad 80% społeczeństwa jest przeciwko temu referendum, no to myślę, że warto poczekać. Dajmy szansę Polakom, obywatelom wypowiedzieć się w referendum, gdyż do tej pory te wszystkie spotkania, którymi tak pani minister chwali się, że tyle się odbyło konsultacji. No mówiła dzisiaj nawet w mediach, że 1500 spotkań w całym kraju. No właśnie, tylko co wynika i jakie są wnioski z wielu tych spotkań, to obywatele nie wiedzą, ponieważ one nie są podawane do publicznej wiadomości. I te spotkania też nie wszystkie są w obecności mediów. Ale oczywiście, że tak, ponieważ w tych spotkaniach brali udział przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i relacje po tych spotkaniach są takie, że tak niewiele
naprawdę działo się na tych spotkaniach, że nie było konkretów, że później po tych spotkaniach nie było żadnych wniosków, one nie zostały przedstawione publicznie, nie możemy doprosić się z jakiegokolwiek spotkania. Nie chcę powiedzieć, ale może warto, że niektóre były wręcz na żenującym poziomie. I to jest między innymi jeden z powodów, dla których chcą Państwo przeprowadzić referendum? To, że nie było tych wniosków upublicznionych po spotkaniach? Nie było. Tak jak powiedziałam wcześniej, te wnioski nie zostały upublicznione. Pani minister cały czas powtarza tą swoją wyuczoną mantrę, że reforma jest świetnie przygotowana, że wszystko jest dobrze opracowane, że na wszystko są pieniądze. Być może tak jest. Dlaczego referendum? W tej chwili jeszcze jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcami. Czyli do tego wrócimy, oczywiście. Natomiast chcemy dać szansę wszystkim obywatelom, ażeby się wypowiedzieli. No spróbujmy zrobić. Jeśli to referendum pokaże, że 80% społeczeństwa jest za wprowadzeniem tej reformy, to okej. Okay. Odpuścicie. Ale oczywiście, że tak, no bo przecież o czym tu później będzie dyskutować. Natomiast na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy tak naprawdę 80%, a może tylko 50%, to są prawda? Tylko sondaże, to są sondaże. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W loży wracamy do rozmowy z Wandą Sobiborowicz, prezesem opolskich struktur ZNP. ZNP w całym kraju szykuje się do referendum. Najpierw muszą Państwo zebrać podpisy. Tak. Do kiedy te podpisy muszą być zebrane, żeby wnioskować o referendum? Aby marszałek Sejmu mógł podjąć decyzję o ogłoszeniu referendum, tych podpisów musimy zebrać 500 tysięcy i zbieramy je do 31 marca. A więc mamy luty jeszcze i marzec na zebranie. Jestem przekonana, że tych podpisów 500 tysięcy zbierzemy, a potem zobaczymy, bo to będzie decyzja marszałka. Jeśli ogłosi ogólnopolskie referendum w sprawie reformy oświaty, to przystąpimy do zbierania dalszych podpisów. Do czego wszystkich zachęcam. No właśnie, zebranie odpowiedniej liczby podpisów nie jest jednoznaczne z tym, że to referendum się odbędzie. To zależy od marszałka. Myślę, że jesteśmy w państwie, które powinno, państwie demokratycznym, tak? I takie są przepisy, które mówią, że te 500 tysięcy powinny wystarczyć, wystarczają do tego, aby pan marszałek ogłosił referendum. Liczymy na to, że pan marszałek ogłosi. I myślę, że tak się stanie. Co będzie dalej, jaki będzie los referendum, to będzie zależało od Sejmu. A jeśli to referendum będzie ogłoszone, to kiedy ono mogłoby się odbyć? Czy jest termin zapisany, że do końca marca podpisy, w związku z tym referendum musi się odbyć w ciągu, nie wiem, 2, 3, 4 miesięcy? No bo reforma wchodzi w życie właściwie od września. No tak, ale myślę, że koniec marca, w tej chwili nie ma daty określonej do kiedy, ale chyba myślę, że te 2 miesiące, bo nie pamiętam, czy 2 czy 3 miesiące na zbieranie podpisów. Mamy marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Myślę, że do końca czerwca to ostateczny termin zbierania podpisów. Czyli ewentualne wakacje to by był termin przeprowadzenia referendum, jeśli miałoby do niego dojść? Nie, no bo zaraz jeśli marszałek ogłosi po zebraniu tych podpisów, to ja myślę, że w kwietniu będzie ogłoszone. Referendum. Referendum. Bo jak do końca marca zbieramy, gdzieś tam chyba początek marca jest ostateczną taką już granicą, że marszałek w 3 lub 4 kwietnia, no to decyzja powinna zapaść w kwietniu. Pani prezes, niektórzy złośliwie mówią, że ZNP dzisiaj broni gimnazjów, a jeszcze 1,5-2 lata temu był mocno przeciw. Przeciw gimnazjom 2 lata temu? Byliśmy no przy okazji przeciwko? Budowania programu dla Lewicy. Sławomir Gołęż podpisywał takie porozumienie i tam no, krytykowano gimnazjum jako nieudany eksperyment edukacyjny. To SLD może tak robiło. My byliśmy przeciwni. Przypominam sobie, że SLD w swoim programie miało likwidację gimnazjów, z czym się oczywiście nie zgadzaliśmy, bo kiedy gimnazja powstawały w 1999 roku, wtedy byliśmy przeciwko. Tak? Ale dzisiaj nie jesteśmy i 2 lata temu też nie byliśmy przeciwko gimnazjom, a tym bardziej
dzisiaj, gdzie po funkcjonowaniu po 16 latach, czy 17, kiedy ten system wszedł już, wrósł w nasz jakby krajobraz ten oświatowy, kiedy samorządy tyle pieniędzy włożyły, kiedy nasze dzieci osiągają świetne wyniki, co pokazują badania międzynarodowe, to cały czas zastanawiamy się, jaka jest przyczyna tak głębokiej reformy. Zaznaczam, nie jesteśmy przeciwko reformie jako takiej, na co wielokrotnie wskazywaliśmy i mówiliśmy, podstawy programowe, bo to jest clue wszystkiego i dopiero po wprowadzeniu teraz nowych podstaw programowych, które nieco są już znane, ale to, co będzie jeszcze w podręcznikach, to dopiero się okaże, bo na razie dzisiaj to nie wiemy. Bo jeśli eksperci są ukryci, którzy piszą programy, pani minister mówi, że to wydawcy będą pisać, wydawcy będą pisać książki. No jakieś takie, w ogóle jest taki zamęt, że nie wiadomo kto i co. Ja mam nadzieję, że jeśli tak się stanie, że ta reforma rzeczywiście od 1 września 2017 roku wejdzie w życie, chociaż ja osobiście nie chciałabym, żeby tak się stało i myślę wiele osób, to cóż, będziemy obserwować i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to dobra zmiana. Naszym zdaniem to jest niedobra zmiana, bo czy stać nas, nasze państwo, na takie marnotrawstwo, na wyrzucanie właściwie teraz pieniędzy w błoto. Wystarczy, jeśli coś źle funkcjonuje, poprawić. Jeśli jeśli w naszym systemie edukacji coś było niedobrego, coś nie funkcjonowało dobrze, to trzeba było tylko poprawić. A to wyrzucanie pieniędzy w błoto jest w którym momencie reformy? Wyrzucanie pieniędzy w błoto mam na myśli te pieniądze, które zostały włożone w wybudowanie nowych budynków gimnazjalnych, wyposażenie tego wszystkiego, tych budynków i wydaje się, że naprawdę no, nie ma takiej potrzeby. Wystarczyło dołożyć jeden rok do liceum ogólnokształcącego, bo 3 lata rzeczywiście jest za krótko, 4-letnie liceum ogólnokształcące. Ale nie wracajmy do tego, co prawie 20 lat temu było. Ale to wtedy młodzież kończyłaby naukę w szkole średniej jeszcze później niż młodzież na Zachodzie, bo młodzież na Zachodzie zaczyna naukę w wieku 6 lat, więc kończy rok wcześniej niż obecni nasi absolwenci. No, więc jeszcze dołożenie jednego roku w liceum to jest lata ale nie krócej było potrzeby, na rynku pracy. Nie było potrzeby cofania 6-latków do przedszkola. 6-latki spokojnie nasze mogły pójść do 1-ej klasy. Prawda? I wszystko by się wyrównało. A nasze dzieci 6-letnie nie są wcale mniej zdolne. Mniej zdolne, żeby nie powiedzieć inaczej, niż w wielu krajach zachodnich. Zawsze było tak, że jeśli dziecko 7-letnie nie spełniało warunków, nie było dojrzałe, nie miało tej dojrzałości szkolnej, to mogło być odroczone. Taka sama zasada dotyczyła i 6-latków. Do rozmowy z naszym gościem. Wrócimy za chwilę. Przypominamy, że gościem dzisiejszej loży radiowej jest Wanda Sobiborowicz, prezes Opolskich Struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani prezes, wspomniała pani o tym, że jesteście w sporze zbiorowym z pracodawcami, czyli jak znam struktury oświatowe, po prostu z dyrektorami szkół. Tak jest. A co oni zamienili? A na czym polega ten spór? No, spór zbiorowy polega na tym, że wystąpiliśmy do pracodawców z żądaniami, które dotyczą spraw zatrudnienia i spraw płacowych. 4 postulaty czy żądania zostały przedstawione pracodawcom do spełnienia. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, bo dyrektorzy mówią, no ale my nie jesteśmy w stanie tego spełnić. Oczywiście, że nie. Natomiast nie ma innej możliwości, jak wejście w spór zbiorowy z pracodawcą, aby w ten sposób dotrzeć do Ministerstwa przede wszystkim Edukacji, ponieważ sprawa dotyczy szczególnie wynagrodzeń, bo w tym naszym systemie to jest tak, że dyrektor
szkoły, placówki jest pracodawcą, zatrudnia, zwalnia pracowników. Natomiast chyba tak nie do końca, bo nie ma pieniędzy. Pieniądze dostaje od subwencji od góry, idąc, prawda, aż tyle, ile dostanie, tyle może wydać na dokładnie, wypłaty. Dokładnie. No i stąd chyba jest ten taki zgrzyt i problem. Dyrektorzy mówią, my nie, tutaj do kogo i tak dalej. Natomiast nie rozstrzyga tego ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wyraźnie mówi, że spór może być prowadzony przez związek zawodowy z pracodawcą. Dlatego tak to wygląda. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że z tych żądań, które są przedstawione, dyrektorzy nie mogą do końca się wywiązać, bo wiadomo z jakich powodów. A jakie to żądania płacowe? Konkretne kwoty? Kwoty są następujące. Występujemy o zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 10%, a drugie żądanie to jest, występujemy o zmianę wysokości płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu. Te postulaty są znane od 10 czy nawet 15 lat, bym powiedziała, szczególnie to drugie, gdzie wielokrotnie występowaliśmy i do ministrów, kolejnych ministrów edukacji o zmianę tego systemu wynagradzania nauczycieli, bo on jest, żeby nie powiedzieć, jest niedoskonały, żeby nie powiedzieć zły. Ale ani minister edukacji, ani minister finansów, bo to musi iść w uzgodnieniu, do tej pory jakoś nad tą sprawą się nie pochylił. Pani minister Zalewska mówi, że no teraz to już jakieś podwyżki szykuje, ale odległe, bo w 18 roku, a więc poczekajmy, bo na razie to nie ma powodów do tego, żeby się z tego cieszyć. Nie wykluczamy, że można się dopatrywać, że ten spór zbiorowy również dotyczy tych zmian, które są proponowane, bo jeśli mówimy o żądamy od pracodawców, aby nie rozwiązywali stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami, a także nie zmieniali warunków pracy, no to już jest jakby w kontekście reformy, tej reformy. A myśli pani, że to dotrze do ministerstwa, ten spór zbiorowy na poziomie dyrektora i nauczycieli? Spór zbiorowy dotarł już do ministerstwa, ponieważ wkrótce po wejściu w spór zbiorowy dyrektorzy w całej Polsce otrzymali od wszystkich kuratorów jednakowej treści pismo, że ten spór jest nielegalny, że wchodzimy w spór nielegalny, że nie mamy podstaw do stawiania takich żądań i podejrzewam, że to na wniosek ministra edukacji. Ja jestem, powiem, zdziwiona i zaskoczona. A może niekoniecznie, bo spór, jak można pisać, jak kurator może pisać do dyrektorów, że weszliśmy w spór zbiorowy nie z tymi, co trzeba. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wyraźnie mówi, że spór jest z pracodawcą. Żądania przedstawia się do pracodawcy. A umowy pracy mają nauczyciele podpisane. Ale oczywiście, z dyrektorem że tak. Szkoły. Więc myślę, że jest to próba zastraszenia i chyba... Czy dyrektorzy zostali po prostu poinstruowani, tak? Jak dyrektorzy, mają że mają sobie ze związkami radzić. Tak, w ogóle nie odpowiadać, nie wchodzić w spór zbiorowy, nie wypełniać swoich zadań, które zapisane są w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Proszę? I co z tym teraz zrobicie? Co z tym zrobimy? No prowadzimy dalej spór zbiorowy według wszystkie procedury, które powinny się odbyć. Naszym celem jest doprowadzenie do referendum strajkowego, bo to referendum strajkowe wykaże, czy pracownicy zechcą strajkować, czy nie. My na razie nie wiemy, czy odbędzie się strajk. No, jeśli chodzi o oświatę, to te pomysły strajkowe wracają raz na jakiś czas. To 2008 sam kiedyś pracowałem w oświacie, więc pamiętam. Ostatni. Niech mi pani powie, jak mógłby wyglądać taki strajk w oświacie? No, taki strajk w oświacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, polega na powstrzymaniu się od pracy.
Czyli co, odejściu... No... Dzieci się ucieszą. Dzieci się ucieszą. Odejście od tablic, nie będą tak? Chodzić, tak? Odejściu, tak, można powiedzieć. Ale nie było nie... takiego strajku jeszcze. Był. 2008 rok. W 2008 roku był taki strajk. Być może, że teraz się nie uda, bo to nie wiadomo jeszcze, jak będzie, to referendum przekaże. Natomiast skutecznie w niektórych regionach i gminach to, co pani minister poprzez kuratorów do dyrektorów przesłała pisma. Dyrektorzy się wystraszyli i niektórzy pracownicy również. No, zobaczymy, jaki będzie efekt. Pani prezes, oczywiście. To mamy jeszcze na finał jedno pytanie takie związane już jakby nie z tą reformą. Pracowała pani bardzo długo w Aleksandrówce, w Jarnołtówku, jako nauczycielka. O tym będziemy rozmawiali już za chwilę po godzinie 13. Jak pani ocenia to, że ten ośrodek został zamknięty? Oceniam bardzo źle i negatywnie. Myślę, że ośrodek coraz lepiej funkcjonował. Pracownicy, bo ja już jestem na emeryturze, stamtąd odeszłam. Ci, którzy tam pozostali, pracowali szczególnie, były dyrektor szkoły, pan Jacek Górski. Kiedy pojawiły się jakieś tam problemy, to bardzo starał się o to, ażeby zmienić profil leczenia dzieci i myślę, że to był świetny, doskonały pomysł. No, nie wiem, dlaczego upadł. Żeby tam było leczona, żeby była otyłość. Żeby tak, dzieci z otyłością, których rzeczywiście jest w naszym kraju dużo. To widać. I coraz więcej nawet. Dlaczego tym nie zainteresowało się Ministerstwo Zdrowia? Jakieś z nieoficjalnych informacji wiem, że również nasze województwo nie było zainteresowane. Z jakich powodów, nie chciałabym tutaj nikogo oskarżać i wypowiadać się, ale myślę, że na Opolszczyźnie na pewno takie sanatorium to świetnie położone miejsce w Jarnołtówku, gdzie naprawdę dzieci i młodzież wypoczywała, była, kształciła się. I dobrze by było, gdyby udało się reaktywować, jeśli jeszcze będzie taka możliwość. Myślę, właśnie po takim czasie, po takiej długiej przerwie nie działaniu Aleksandrówki reaktywacja byłaby dobrym pomysłem? Myślę, że byłaby dobra, bo spotykam się z pracownikami, którzy zostali pozbawieni pracy i gdzieś tam dorywczo chcą wrócić. Tak, chcą wrócić. No to już za kilkanaście minut zapytamy władze regionu, jaka jest na to szansa. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem była teraz Wanda Sobiborowicz, szef struktur ZNP w województwie opolskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.